Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Batman Arkham Knight i już kurde tutaj dopiero dotarłem do miejsca, do którego się tutaj będziemy udawali, a już słyszę tego potwora, który za każdym razem gdzieś tam jestem na wysokich budynkach, to go słyszę, zobaczcie, widzicie, leci tam. Z tego co wiem, jest z nim związana jakaś misja, więc prędzej czy później będę się musiał kurczę tym po prostu zająć, bo mnie tak wnerwia ten latający stwór, to jest masakra jakaś. Wiecie, kiedy się to ogląda, może to nie wygląda tak strasznie, ale uwierzcie mi na słowo, że jak tutaj człowiek się skupia na grze, gdzie chce dolecieć, jakoś precyzyjnie chce lecieć, żeby tutaj jak najszybciej dostać się do celu, a tu nagle wylatuje ten skubaniec, którego wcześniej w ogóle nie widać, no to jest masakra jakaś. Tutaj go raczej nie będzie, on tam kurczę się bardziej kręci w tych okolicach, gdzie przed chwilą wam to pokazywałem. Ha, trzeba będzie go załatwić naprawdę jak najszybciej. Okay. Nice of you to drop in, Mr. Wayne. I suppose you weren't really dressed for the front entrance. Have you finished the decryption? Fully decoded. I've downloaded all recent militia radio transmissions and their corresponding coordinates to your machine. Thanks, Lucius. I can scan the network for the Arkham Knight's voice print and determine the location of his last broadcast. Dobra, przejrzyjmy sobie tutaj najpierw to pomieszczenie sobie. Ale fajna laska, masakra. Pełno alkoholi. No kurczę, ładnie się prezentuje ta wersja na PS4, muszę przyznać, powiem wam, naprawdę. Wiadomo, może na YouTubie, przez to, że ogólnie klimat jest taki ponury, taki ciemny, to tak ładnie nie jest obrazowane, ale uwierzcie mi na słowo, jak się gra na właśnie tutaj... Ten znowu nas przyszedł. But I have to admit, masquerading as Gotham's least interesting socialite is one hell of a cover story. The dead parents are just icing on the cake. Ale właśnie wracając do tego, co chciałem powiedzieć, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. You had to go and spoil the surprise. I was hoping to keep her under wraps until she's ready. Next generation disruptor. She's still a couple of weeks from completion, but I figured you'd appreciate a working prototype. I should have her with you later on this evening. Thanks, Lucius. I think I might need it. I've improved the frame too, of course. It's lighter and more durable than before. Identity confirmed. Good evening, Mr. Wayne. Upload waveform for analysis. Now I've waited long enough. Batman dies tonight. Scanning communications for voice print match. Location verified. Got it. The Knight's transmitting from the Miyagani Tunnel Network. Glad to be of assistance, Mr. Wayne. While you're here, we've been working on some further upgrades for your car. Let me know where you'd like us to focus our efforts. Dobra, czyli możemy sobie tutaj, czekajcie, wirus procesora, generator broni. An upgrade to your weapons generator will let you overcharge the Batmobile's secondary weapons. You'll be a force to be reckoned with. To się może przydać, a to? Ah, you'll like this. Wrote it myself when I saw what you were up against this evening. The drone virus hijacks the militia tank's weapon systems. And causes them to target their allies. Kurze, to też jest dobre, co nie? Dobra. Wybierzmy sobie to. To może być naprawdę fajna sprawa. Będą walczyć między sobą i ja będę miał też czas, żeby wyeliminować, czy też dobić resztę. I'll be in touch as soon as it's ready. Now if there's anything else you need, I'll be here all night. It's not like I could... Take care, Mr. Wayne. You know where to find me. Okay. I've traced the Arkham Knight to the Miyagani tunnel system.
Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. No wiecie co, teraz jak sobie gram w tą grę, to patrzę, żeby tak dolecieć do miejsca docelowego, żeby po prostu nie skakać po tych budynkach, bo naprawdę przeżyłem to już 3 razy. Wow. Dziś jak tam coś przed chwilą wybuchło, masakra, ale właśnie teraz nam podają informacje o kolejnych strażakach, tak więc jak widzicie, wtedy na ten etap nie mogłem wykonać tej misji tak, żeby móc tych strażaków wszystkich od razu uwolnić. Tutaj musimy czekać na jakieś informacje od policji i tak dalej, i tak dalej. Teraz właśnie tutaj dostaliśmy informację, że możemy tego kolejnego strażaka uratować, ale skupimy się najpierw na misji głównej. Jest ona na wprost nas tutaj, więc myślę, że nie będzie z tym problemu, ale właśnie chcę pomijać te dachy, gdzie ten stwór może się znajdować, ponieważ no widziałem go już 3 razy, a za każdym razem się boję, bo to chodzi o to, że człowiek jest skupiony, wiecie, i jak jest człowiek skupiony, to w ogóle nie myśli o tym, żeby, że coś mu wyskoczy, tak? Nie jest tego świadomy i robi się problem. Dobra, gdzieś tutaj już widzę, że mamy towarzystwo, więc trzeba będzie Batmobila wezwać. Nie tak wysoko, bo mi coś tam wyskoczy znowu. Dobra. Czekajcie, wezwiemy sobie Batmobila. I need to stay within range of the remote control. Dobra, jedziemy do nich, rozwalimy ich. Tej umiejętności, którą sobie... Kurde, jak tutaj dojechać? Czekajcie, może tędy jakoś. Dokładnie, oni są chyba wszyscy tutaj gdzieś. No, zobaczcie, tu chyba nawet mi nie dosięgną. Mamy ich 11. Dobra, 10 już. Dobra. No niestety mają straszny problem z tego względu, że jak jestem na górze, to ciężej jest we mnie wycelować, nie oszukujmy się. Też widzę, że jako tako sobie tutaj radzą jeszcze. Zorientowali się... A, czekajcie. Zorientowali się, gdzie jestem, nie? I tutaj widzę same nitki, które do mnie celują. Dobra. A. Dobra. Okej, dostał wszyscy? Wszyscy, super. Gładko poszło. Podjedziemy do Batmana, żeby mógł sobie tutaj wejść, bo wydaje mi się, że będziemy tych podziemi mogli tam wjechać sobie normalnie. Dokładnie, widzicie? Bez problemu to można wjechać. Dobra, mają 2 kolejne. Gdzieś tutaj. Te małe są łatwe, tam gorzej z tymi dużymi. A, dobra, tu mamy ten. Użyj wyciągarki. Aha, czyli po prostu tam nie wejdę, będę musiał się wskoczyć pewnie. Czekajcie. Muszę tam wskoczyć, pewnie otworzyć te wrota. Have you made any progress on the cure? Getting there. Hey, I haven't heard from Barbara for a while. Is she okay? She's fine. She's working on something for me. It's important. But she's safe, right? Don't worry, Tim.
Just keep working on that cure. Bats! How very knee of you! Though I can see why you didn't tell him after old Jimbo's hysterical overreaction. Ja pierdzielę, ten tu zawsze gdzieś tu wlezie. Maybe she wouldn't have got kidnapped in the first place. They're star-crossed, Patsy. Like me and you. Shame they're being torn apart thanks to your crusade. Dobra, teraz którędy? Let's recap. Barbara's kidnapped, and let's face it, probably dead. You're lying to Loverboy Wonder about it, and dear old Jim's marched off on his lonesome to save the day. Czekajcie, sprawdźmy dokładnie, widzicie? Tam mamy zasilanie. If he gets himself killed out there, you won't have to tell him about Barbara. It's win-win! Kurde, prawie trafiłem. Ah! Udało się, dobra. Weźmy sobie teraz znowu linę. Can you remember when it was simple? Back in the old days when it was just you, me. A regular war against crime. Dobra, teraz tam. I teraz tak, czekajcie, sprawdźmy jak tutaj można się dostać, bo zobaczcie. A tam mamy. A, czyli znowu musimy to wypuścić, czekajcie. To. Tam. Tutaj, dobra. Chociaż jak Joker potrafi tak w każde miejsce się przenosić. Nie dało te sytuacje wyobrazić, nie mógłby nam pomagać tutaj. Okej. O co chodziło? Kurde, bo obawiam się, że wiecie, widzicie, tam mamy, zwróćcie uwagę, tam mamy ten czołg, ten chyba lepszy nawet to jest. Jak tu mógłbym... A tu co mamy, czekajcie. Trofeum człowieka zagadki, okej. Hi, diddle diddle, detective. I see you've begun pitting that mediocre mind of yours against my riddles. I had plenty of time to conceive them, Batman. When you left me battered and demeaned in Arkham City. I am the Riddler, Batman. I don't suffer humiliation. I pay it back. So solve my riddles if you can. No z tym będzie sporo zabawy, bo zobaczcie, mamy aż 243 zagadki, więc naprawdę sporo tego tutaj będzie, ale teraz... Pytanie, jak tutaj tych rozwalić, kurczę? Ja pierdziule. Chyba mam pomysł, wiecie? Tutaj trzeba by otworzyć tą bramę. Super.
Teraz tutaj jestem, dobra. Wiecie, mi chodzi o to, aby tutaj otworzyć jakoś tą bramę i tam wejść z tym, wjechać raczej. Joker naprawdę odgrywa świetną rolę. Chociaż zobaczcie, może nawet nie będzie mi w ogóle potrzebny Batmobile, którym tutaj chciałem sobie wjechać. Wow. Skubany jednak tu był, myślałem, że go tu już nie będzie. Że zdąży się zorientować wcześniej, że tu jesteśmy. Dojdzie do siebie, mam nadzieję, że tak. Jeszcze sporo tutaj zostało nam do zrobienia. Dobra. Uciekniemy mu tutaj, żeby tam czasami mi nikt nie rozwalił. Czekajcie. Coś nie działa, ta kombinacja. Kółko i kwadrat. No okej, czekajcie. Dobra, zadziałała jednak. Kutasz mnie, palce bolą od tego wklepywania tutaj tego kwadrata. Dobra. Ale ich tu jest, cholera. Kurde, ale mnie palce już bolą od tego wklepywania, tutaj masakra jakaś. Dobra, z tym mamy spokój. Dałoby się troszeczkę odsapnąć, masakra, ale mnie palec boli. Uff, chyba wszyscy. O, cholera. I teraz pytanie, jak stąd wyjść? Czekajcie, odsapnę sobie troszeczkę, ale mnie łapa boli od tego wciskania. Trzeba było na maksa tego kwadratu tutaj wciskać po naciśnięciu kółka. Mamy 4 punkty, które możemy sobie tutaj rozwinąć, więc pierwsze co chciałem zrobić to oczywiście wzmocnić sobie pancerz tutaj. Pancerz do walki wręcz, ponieważ to mi się przyda i tutaj sobie też to przy okazji rozwinę, bo jak widzieliście, przy takiej ilości przeciwników naprawdę może być już ciężko, więc myślę, że warto było sobie to wzmocnić. I teraz pytanie, co tu zrobić? A, tutaj jest. A, dzięki, no Joker. Raz w życiu mi się przydałeś. Raz jedyny. Teraz Batmobile będzie mógł wjechać sobie normalnie, bo pewnie to otwarcie tej bramy. That guy doesn't know you very well now, does he? I think you're trapped down here. What kind of super villain thinks a bullet to the stomach and a handful of tanks will stop the bat? Dobra, weźmy sobie. Teraz tak. Co tu można zrobić? Tutaj za bardzo nic. A nie, to jednak jest taka brama, przez którą jak widzicie, może tutaj normalnie przestrzelić, taka drewniana jakby. Dobra, ale pięknie. To lubię, naprawdę.
Dobra, gdzie jest ten czołg, który tutaj wjechał? Tutaj jest, dobra. On już jest zawieszony. Więc dobra, no wejdźmy Batmanem już do tego Batmobila. Time to rescue Oracle and make the Arkham Knight pay. Żeby być bezpieczny i lecimy sobie dalej. I'm going after the Knight. He's here in the tunnels. Then let us hope he has Miss Gordon with him. Dobra, tu mamy skrzynkę. Spierdzielają, nie chce mi się wierzyć w to. He knows where she is, Alfred. He's not getting away. Fire! Keep him away! Fire! Dobra, jeden dostał, pięknie. Kolejny jeszcze tego trzeba tutaj tylko unieszkodliwić, najważniejszego chyba nawet. Dobra, tamci sami się niszczą. Takie będzie mi tutaj kurde wjeżdżał uliczki, to będzie go ciężko rozwalić. To na maksa. No skubany. Teraz trzeba to wykorzystać, tą prostą. Dobra, pięknie. APC is down. I say again, the APC is down. All support units to fall back immediately. No to nam chodziło. All units come in. I need immediate evac. Support, do you read me? Tutaj jest dobra. The driver isn't the Arkham Knight, but he'll know where I can find him. Chasing the wrong man. Where is the Arkham Knight? You won't find him. You think I didn't know you were tracking my broadcast location? Here's a lesson, Batman. I know how you think, which means I know how to beat you. Where is he? With Barbara Gordon. Ours now. Can you imagine what the Knight's going to do to her? What are you doing? No! You can't do this! Wiedziałem, że on to zrobi, wiedziałem! Nawet, może nie wiedziałem, ale chciałem po prostu, żeby to zrobił. A ja mam na to wpływ. No dalej, gadaj. Where is he? He's gone to see the little man, the penguin. He supplied the safe houses for the attack. The Knight's gone to pay him for his services. That's it. That's all I know. Dobra, to dokończymy, co nie? Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North! North Refrigeration! Thank you.
Kurde, ja chciałem, żeby go przyjechał. Dajcie spokój. To by było epickie dosłownie. Alfred, I need you to find out everything you can about North Refrigeration. Of course. May I inquire why? Penguin's supplying arms to the Arkham Knight, and right now, he's the best lead we have to finding Barbara. I'll look into it right away, sir. Ah, I can see Mr. Fox is trying to contact you. Lucius. Mr. Wayne, your new Batmobile upgrade is ready to deploy. The Batwing is en route to Grand Avenue. No dobra. Odblokowaliśmy sobie oczywiście nową postać, na której możecie sobie troszeczkę tutaj poczytać na sam koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.